Proszę Państwa, przystępujemy do druku numer 2. To jest w sprawie rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Edukacji dzielnicy 13, paragraf 1. To mam przeczytać, tak? Dobrze, czy Pani Przewodnicząca? Ja przeczytam może, bo to dotyczy bezpośrednio. Przyjmuje się rezygnację Pani Bogusławy Jaremy z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Edukacji Rady Dzielnicy 13 pod górze i zwolnienie spełnienia obowiązków z dniem podjęcia uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję. Myślę, że sprawa jest oczywista. Omawialiśmy przy prowadzeniu. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały według druku nr 2? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę, mamy 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Chcę zadać uchwałę według druku nr 2. Projekt uchwały Komisji Edukacji według druku nr 3. W sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Dzielnicy 13 pod górę. Paragraf 1. Na przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Dzielnicy 13 wybiera się panią Bogusławę Jarema. Tu tylko musimy zmienić zarówno szkadła. Drobna, bo to nie odmienia się nam wszystkich tutaj rzeczy. Głosowanie, przypomnę, że jest głosowanie jawne. Jest to proporcja zgodnie ze statutem i regulaminem. Jest to proporcja komisji, którą Rada przyjmuje i terminuje. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Jakieś pytania do Pani Przewodniczącej? Proszę Pani Przewodniczącej. Wydaje mi się, że akurat ten projekt uchwały Pani jako wiceprzewodnicząca, zgłaszając swoją kandydaturę, nie bardzo mogła podpisać, to powinien senior tej komisji, ale nie jestem pewien. Panie, ale czy to jest formalne? Z punktu widzenia formalnego Pani pełniła, w związku z tym, że Pani Krystyna Dudek była przewodniczącą komisji. Rozumiem, i reprezentowała potem Pani Bogusława wiceprzewodnicząca. W związku z tym wszystkie druki, które wychodzą z komisji, podpisuje Pani Bogusia. Także nie widzę, to, że w swojej sprawie, ale nie widzę w tej sprawie żadnych, na pewno nie ma formalnego błędu. Tylko ciężej jest, że wtedy tak, tylko po prostu pytam. A to był projekt uchwały komisji, w związku z tym ona podpisywała wolę komisji, a nie swojej komisji. Pani Adamie, nie ma problemu. Czy jeszcze ktoś? Panie radny. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały według druku nr 3? To jest wybór Pani Bogusławy Jaremy na przewodniczącą Komisji Edukacji. Kto jest za? 19 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada wybrała Panią Bogusławę Jaremę na przewodniczącą Komisji Edukacji. Gratuluję.